Jestem dietetykiem klinicznym i fizjoterapeutką. Przez blisko 20 lat współpracowałam z lekarzami, internistami i kardiologami. To wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala mi wysnuć bardzo ważny wniosek. Większość chorób, na które zapadamy, choć oczywiście nie wszystkie, są spowodowane przez nas samych, przez to, jaki tryb życia prowadzimy i jak się odżywiamy. Nie chcemy tego jako społeczeństwo przyjąć do wiadomości. Tym różnimy się od społeczeństw Dalekiego Wschodu. Ludzie szeroko rozumianego Zachodu, gdy zachorują, zwalają winę na innych. Mówią: koleżanka w pracy mnie zaraziła. Dziecko złapało coś w szkole. Ludzie Dalekiego Wschodu, gdy zachorują, mówią: nie zamknąłem drzwi przed chorobą. Dopuściłem do tego, by choroba mogła zagnieździć się w moim ciele. Choroba w naszych organizmach rozwija się w momencie, gdy układ immunologiczny nie jest w stanie pokonać zagrożenia, gdy ono się pojawia. Najczęściej ma to miejsce, gdy nasz naturalny system obrony jest w kiepskiej kondycji. Dużo rzadziej, gdy spotyka nowy patogen lub zagrożenie, na które nie był przygotowany. Co wpływa na słabą kondycję naszego układu odpornościowego? Właśnie nasz styl życia. Brak aktywności fizycznej lub jej niewielka ilość. Zanieczyszczone środowisko, do którego wybitnie się przyczyniamy, choćby rezygnując ze spaceru czy dojechania rowerem do sklepu na rzecz podjechania samochodem. Stres spowodowany natłokiem obowiązków, ale też dużą ilością bodźców i skupianiem się na negatywach w komunikacji. I wreszcie zła dieta, z którą dostarczamy z jednej strony bardzo dużo substancji szkodliwych dla organizmu, a z drugiej strony zbyt mało składników, które wspierają właściwe funkcjonowanie naszego ciała. Ja bardzo często spotykam pacjentów, którzy mają nagromadzenie stanów zapalnych w organizmie spowodowane wyżej wymienionymi czynnikami, którzy jednocześnie mają nadwagę i są niedożywieni. Wynika to z tego, że ich dieta jest uboga w składniki niezbędne do właściwego funkcjonowania. Tacy pacjenci najczęściej są dotknięci również wielochorobowością, czyli ich układ odpornościowy, zmęczony walką z wygaszaniem stanów zapalnych, które sami sobie zafundowali, nie jest w stanie poradzić sobie z kolejnymi zagrożeniami, które były, są i będą wokół nas. Tak chory organizm w pewnym momencie zaczyna być leczony antybiotykami i mamy rodzaj sprzężenia zwrotnego. Wyjałowiony układ odpornościowy funkcjonuje jeszcze gorzej, bo bez zmiany diety pacjent nie przywraca organizmowi równowagi. Ciesząc się z wyleczenia choroby, prowadzi swoje życie tak jak dotychczas i po chwili pojawia się nawrót lub kolejna jednostka chorobowa. Czy można to zmienić? Można, tylko trzeba zmienić to, na co macie wpływ i dostarczać wraz z dietą składników, które będą wspierać funkcję organizmu. I tu pojawia się pytanie, czy suplementacja jest potrzebna? I ja uważam, że tak. Ponieważ produkowana żywność ma coraz mniej substancji odżywczych, a coraz więcej substancji nieprzyjaznych naszym organizmom. Od wszędobylskiego cukru począwszy, poprzez konserwanty, na antybiotykach kończąc. Mało kto ma możliwość uprawiania warzyw we własnym ogródku, czy hodowania zwierząt, które potem trafią na nasz stół. Te czasy bezpowrotnie mijają. Jeszcze długi czas musi minąć, by Polacy również w starszym wieku regularnie zażywali aktywności fizycznej. Nie jesteśmy pod tym względem drugą Japonią i nie idziemy również w ślady mieszkańców Skandynawii. Suplementy nie zastąpią zdrowej diety. Mogą jednak w znacznym stopniu wspierać nasze organizmy we właściwym funkcjonowaniu. Szczególnie wówczas, gdy Wasza dieta jest typowo polska, czyli oparta na zbyt dużej ilości mięsa, białym pieczywie i dużej ilości cukru. Ja będę Was zachęcać do wprowadzenia zmian w diecie i do stosowania właściwej suplementacji. Przedstawię krótko suplementy, po które warto sięgać. Więcej informacji na ich temat znajdziecie u osób, które polecą Wam to nagranie. Colvita. Liofilizat kolagenu rybiego o wyjątkowych właściwościach. Zanim sięgniesz po ten suplement, musisz wiedzieć, że kolagen stanowi około 30% białek budujących ludzki organizm.
białka kolagenowe znajdują się w większości organów. Od skóry, czyli największego ludzkiego organu począwszy. Kolagen to nie tylko dobry wygląd, jak się powszechnie przyjmuje. To przede wszystkim dobre zdrowie. Kolagen to tak zwane białko budulcowe, pełniące funkcje strukturalne praktycznie wszystkich tkanek. I tutaj uwaga, nie ma czegoś takiego jak suplementacja kolagenem. Nie można dostarczyć na przykład dostawów kolagenu, który dostępny jest powszechnie na rynku. Od jedzenia kolagenu nie przybywa kolagenu. Na czym polega tajemnica skuteczności kolwity? Na tym, że są w niej zawarte tak zwane peptydy sygnałowe. To odkrycie polskich naukowców. Peptydy sygnałowe, jak nazwa wskazuje, wysyłają sygnał do fibroblastów, czyli struktur odpowiedzialnych za produkcję kolagenu w organizmie. Fibroblasty w naturalny sposób spowalniają swoją produkcję wraz z wiekiem. Stąd zmarszczki, które widzimy na swojej twarzy, wiotczająca skóra, ale też zmiany w stawach i pogarszająca się kondycja narządów wewnętrznych. To, jak powiedziałam, naturalny proces. Do tego dochodzi jednak cała masa stanów zapalnych, które mogą buzować w naszych organizmach. Tych spowodowanych stylem życia, brakiem ruchu, zanieczyszczeniem środowiska, wolnymi rodnikami i złą dietą, które potęgują degradację naszych białek i przyspieszają procesy starzenia. W takim przypadku możliwość wzmocnienia zdolności produkcyjnych białek jest na wagę złota. Badania polskich naukowców wykazujące skuteczność działania kolagenu rybiego w tym obszarze zostały potwierdzone doświadczeniami tysięcy użytkowników kolwity. Inaczej mówiąc, jeżeli stosujesz kolwitę, to spowalniasz procesy starzenia, wspierasz organizm w jego właściwym funkcjonowaniu. Dbasz o to, by produkcja kolagenu, najważniejszego z naszych białek, była na poziomie pozwalającym zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. Warto pamiętać o tym, że białka w naszym ciele ulegają zarówno naturalnej degradacji, jak również giną, bo do tego doprowadzamy stylem życia. I dlatego przez całe nasze życie muszą być odbudowywane. Kolwita wspiera naturalną odbudowę kolagenu w organizmie ludzkim. A do tego zawiera również witaminę E, naturalny, skuteczny antyoksydant wspierający biopotencjał kolwity. Dla mnie to suplement, który nieprzerwanie stosuję od ponad 10 lat i jestem przekonana, że dzięki niemu właśnie mój organizm i moja skóra są w tak dobrej kondycji. Witamina C Colway. Nie ma zdrowego organizmu ludzkiego bez wystarczającej ilości witaminy C w diecie. My ludzie nie jesteśmy w stanie syntetyzować witaminy C. Nasz organizm nie posiadł umiejętności wytwarzania tej witaminy. Musimy ją dostarczyć wraz z dietą. Witamina C jest niezbędna w wielu procesach, które zachodzą w naszym organizmie. Jest kluczowa w procesie produkcji kolagenu. Dlatego jest doskonałym uzupełnieniem kolwity. Bez witaminy C organizm ludzki nie jest w stanie wytworzyć kolagenu. Czasy, gdy zagrożenie szkorbutem najbardziej spektakularnym przykładem braku witaminy C w diecie już minęły, mam nadzieję, bez powrotu. Natomiast dieta statystycznego Polaka, bogata w produkty przetworzone, fast food, żywność sztucznie konserwowaną i zbyt małą ilość warzyw i owoców, sprzyja występowaniu niedoboru witaminy C. Dlaczego warto dbać o to, by w naszej diecie była odpowiednia ilość witaminy C? Bo poza kluczowym wpływem na produkcję kolagenu, witamina C ma bardzo ważny wpływ na kondycję układu krwionośnego. A przypomnę, że choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu przyczyn zgonów wśród Polaków. To trzeci Polak choruje lub zachoruje na schorzenie kardiologiczne. Blisko 10 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Witamina C uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, co zapobiega tworzeniu się siniaków, krwotoków czy krwawień z dziąseł. Hamuje także utlenianie cholesterolu frakcji LDL, co za tym idzie wpływa na zmniejszenie patologicznych zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Witamina C ułatwia przyswajanie żelaza, uczestniczy też w tworzeniu erytrocytów, czyli krwinek czerwonych. Odpowiednia podaż witaminy C wspiera w organizmie i przyspiesza procesy gojenia się ran.
Nie istnieje w przyrodzie źródło bardziej ekspansywnej witaminy C niż pędy wzrostu roślin ziarnistych, m.in. gryki, w 5-7 dniu ich kiełkowania. Z tego powodu witaminę C do suplementu diety C. Colway pozyskujemy właśnie z kiełkującej gryki i z gorzkiej pomarańczy. Te dwie rośliny uznane są obecnie za jedne z najcenniejszych naturalnych źródeł witaminy C ze względu na jej wysoką biodostępność. Ja sama stosuję i zalecam suplementację witaminą C taką pozyskiwaną z naturalnych źródeł zamiast tej wytwarzanej sztucznie. Szczególnie wtedy, gdy w Waszej diecie warzywa i owoce pojawiają się rzadziej niż w ilości 5 porcji dziennie. Przypomnę, że jedna porcja to około 100-150 gramów. Warto pamiętać, że są grupy osób, które szczególnie powinny zadbać o odpowiednią podaż witaminy C. To osoby starsze, ale też sportowcy. Szczególnie o witaminie C powinni pamiętać palacze, osoby niedożywione i te, które często sięgają po alkohol. Osoby narażone na długotrwały stres, osoby stosujące restrykcyjne diety, a także kobiety stosujące terapie hormonalne. Lunacol. O dobroczynnych właściwościach lunazyny, głównego składnika lunacolu, powstało mnóstwo prac naukowych. Pierwszy suplement z lunazyną powstał w Stanach Zjednoczonych. Tam sięgali po niego wszyscy ci, którzy chcieli zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z powszechnością występowania chorób onkologicznych. Lunazyna za oceanem była również masowo stosowana przez osoby, które planowały powiększenie rodziny. Wszystko przez to, że lunazyna zyskała uzasadnioną, wysoką pozycję wśród tzw. superfoods. Nazwana została epigenetycznym pokarmem przyszłości. Lunazyna to peptyd pozyskiwany z soi. I co ważne, stanowi kwintesencję wszystkiego, co dobre w tej roślinie strączkowej. A pozbawiona jest tych składników soi, które stosowane długotrwale mogą wywoływać niepożądane skutki, czyli na przykład fitoestrogenów. Lunacol jest drugim wytwarzanym na świecie suplementem z lunazyną. Dr Filip Porzucek, polski naukowiec, opracował autorską metodę pozyskiwania lunazyny. To człowiek, który wraz ze swoim zespołem prowadzi naukowe badania nad lunazyną i odkrywa kolejne zdrowotne właściwości tego białka. Dr Porzucek potwierdza, że nie znaleziono do tej pory żadnych przykładów na szkodliwe działanie lunazyny. Natomiast jest wiele badań, które potwierdzają jej dobroczynny wpływ na ludzki organizm. Z mojej perspektywy najważniejsze są trzy działania lunazyny. Pierwsze działanie to funkcja strażnika w komórkach naszego organizmu, który zapobiega procesom nadmiernego i niekontrolowanego podziału komórek. A jeśli komórka dzieli się w sposób niekontrolowany, to może to doprowadzić do procesu nowotworzenia, czyli zamiast planowanej komórki powstanie nowa komórka nowotworowa. A przypomnę, że rak to drugi najczęstszy powód zgonów w Polsce. Każdego roku taką diagnozę słyszy ponad 100 tysięcy Polaków. Więcej na ten temat znajdziecie w materiałach przygotowanych przez doktora Filipa Porzucka. Poproście osoby, które udostępniły Wam to nagranie, o dostęp do wywiadu na temat lunazyny. Drugie ważne działanie lunazyny to działanie przeciwzapalne. Lunazyna wspiera wygaszanie stanów zapalnych, a według badań, na które powołuje się dr Filip Porzucek, również w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko wystąpienia tzw. burzy cytokinowej, czyli nadmiernej, przeciwzapalnej reakcji organizmu, która może doprowadzić organizm do skrajnego wyczerpania, a często nawet do śmierci. O negatywnym wpływie długotrwałych stanów zapalnych również powstało wiele prac naukowych. I wreszcie lunazyna według doktora Porzucka reguluje poziom cholesterolu we krwi, szczególnie frakcji LDL, czyli tego tak zwanego złego cholesterolu, który wpływa na tworzenie się blaszki miażdżycowej. A nadmiar blaszki miażdżycowej prowadzi do zmniejszenia światła naczynia krwionośnego i do jego dysfunkcji.
jest też najczęstszą przyczyną udarów i zawałów. Lunakol jest dla mnie suplementem kompletnym. Spełnia bardzo wiele ról przy wspieraniu właściwego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Znajdziemy w nim również lizozym, wspierający naszą odporność, i beta-glukany, które wspierają mikrobiotę. Symbiokol. To produkt, który szybko zdobył bardzo dużą rzeszę użytkowników. Wcale mnie to nie dziwi. Stosując ten suplement, zauważymy korzystne zmiany już po kilku dniach. Symbiokol jest symbiotykiem, czyli produktem łączącym w swoim składzie bakterie prebiotyczne z prebiotykami, czyli składnikami będącymi pożywką dla bakterii. Trzecim składnikiem symbiokolu są metabolity, czyli to, co produkują bakterie pożywiające się prebiotykami. Może to mało romantycznie brzmi, ale to właśnie metabolity pełnią najważniejszą rolę dla naszego organizmu. Muszę dwa słowa powiedzieć o mikrobiocie, czyli bakteriach zasiedlających nasze jelita. Mamy ich około 2 kg i od ich kondycji zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. Zdrowe, dobrze odżywione bakterie produkują metabolity, które biorą udział w wielu procesach mających miejsce w naszym ludzkim organizmie. Odpowiadają za odporność i za samopoczucie. Wpływają zarówno na stan fizyczny, jak i psychiczny. Istnieją dowody na to, że brak równowagi w mikrobiomie jelitowym może wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Na przykład zaburzenie lękowe, depresja i otępienie mogą być związane z zaburzeniami równowagi mikrobiologicznej. Na zawartość naszej mikroflory ma wpływ spożywana przez nas żywność, również nasz styl życia, nasze pochodzenie lub aktywność fizyczna, którą wykonujemy. Niestety nie zawsze dbamy o mikrobiotę we właściwy sposób. Bakterie odżywiają się głównie błonnikiem. Powinniśmy dostarczać go do organizmu wraz z dietą. Błonnik znajdziemy w warzywach i owocach, a także w produktach zbożowych, ale uwaga, tych pełnoziarnistych. Dlatego 5 porcji warzyw dziennie powinno być podstawą diety. Zabójcze dla mikrobioty są antybiotyki, ale też NLPZ-y, czyli duża grupa leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, po które tak chętnie wielu Polaków sięga. Również część substancji przeciwgrzybiczych źle wpływa na mikrobiotę. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest długotrwały stres, który także prowadzi do zaburzeń funkcjonowania flory bakteryjnej zasiedlających nasze jelita. Pamiętajmy o tym, że podobnie na mikrobiotę wpływają środki antykoncepcyjne czy bardzo często potrzebna, a czasami niezbędna hormonalna terapia zastępcza. Żyjemy w czasach, w których z jednej strony głodzimy naszą mikrobiotę, prowadząc złą dietę, a z drugiej strony trujemy potrzebne nam bakterie, stosując całą masę szkodliwych substancji, które wprowadzamy do organizmu i doprawiamy to wszystko stresem. Dlatego czujemy ciągłe przemęczenie fizyczne, mamy obniżoną odporność, łatwo zapadamy na infekcje, odczuwamy zmęczenie psychiczne, częste zmiany nastroju i mamy problemy z układem pokarmowym. Również problemy z utrzymaniem właściwej wagi mogą mieć swoje początki w dysbiozie jelit. Symbiokol to produkt, który powstał na zlecenie Colway i spełnia dwie bardzo ważne funkcje. Przywraca homeostazę mikrobioty. Bakterie zawarte w symbiokolu wykazują właściwości zasiedlające, czyli jeśli nawet stan Twoich bakterii jelitowych jest bardzo zły, to możesz doprowadzić je do równowagi. Przywrócenie pełnej równowagi jelitą wymaga stosowania symbiokolu przez minimum 6 miesięcy. Twój organizm Ci za to podziękuje. Warto włączyć suplementację tym produktem na stałe, ponieważ symbiokol poprawia również funkcję wchłaniania jelit. Wpływa na powiększenie powierzchni kosmków jelitowych, a to oznacza, że Twój organizm będzie lepiej przyswajał substancje odżywcze, które mu dostarczasz. Kolgenium.
wyjątkowy preparat z kolostryniną pod postacią opatentowaną, nazwaną Coloco-PRP. Kolostrynina to kluczowy składnik pierwszego mleka ssaków, czyli tego, którym ssaki, w tym również my ludzie, karmimy potomstwo zaraz po urodzeniu. Kolostrum, zwane po polsku młodziwem lub siarą, zapewnia młodemu organizmowi odporność, której on jeszcze nie zdążył wytworzyć. Wpływa również na właściwy rozwój układu nerwowego, który w pierwszych chwilach, w pierwszych dniach i miesiącach życia musi poradzić sobie z ogromem informacji i bodźców, które docierają do mózgu istoty, która właśnie się urodziła i pojawiła na świecie. Dodatkowo w Colgenium znajdziemy witaminę B6, która wspomaga produkcję cysteiny. Cysteina to aminokwas bardzo ważny dla naszego organizmu. Bierze udział w produkcji kolagenu, wspiera układ odpornościowy i nerwowy. Wykazuje działanie antyalergiczne, ułatwia proces oczyszczania płuc i oskrzeli. A ostatnie badania dowodzą, że może być wykorzystywana w kuracji niepłodności u mężczyzn. Okazało się, że wzmaga ruchliwość i żywotność plemników. To wszystko powoduje, że Colgenium jest produktem dla wszystkich. Dla dzieci i nastolatków, bo pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, wspierając procesy nauki. Dla osób dorosłych, bo wzmaga koncentrację. A żyjemy w czasach, w których umiejętność wykonywania wielu zadań w tym samym czasie jest wysoce pożądana. Do tego wspiera produkcję cysteiny, a czasy mamy takie, że coraz więcej par ma kłopot z doczekaniem się potomstwa. Colgenium jest też doskonałe dla osób dojrzałych, bo wzmaga funkcje pamięciowe. Poproście osobę, która udostępniła Wam to nagranie, by wskazała Wam link do wywiadu z doktorem Dawidem Winerem na temat tego, jak działa Coloco-PRP zawarte w Colgenium. Ja włączyłam suplementację Colgenium mojemu nastoletniemu synowi. Wam też polecam.